Panie przewodniczący, po wielu miesiącach wyborów w Platformie ten czas zamknięty. Teraz czas na obiecywaną pracę u podstaw, mogę powiedzieć. Jak pan jako szef Dolnośląskiej Platformy widzi tę pracę, pracę poszczególnych jej szeregowych działaczy? No, dzisiaj przede wszystkim musimy się skupić na tym, co jest najważniejsze dla Dolnego Śląska, a to jest mądre zagospodarowanie 9 miliardów złotych, bo tyle w przeliczeniu z euro na złotówki będzie wynosiła ten nowy budżet unijny dla naszego regionu. I trzeba dobrze go zaplanować, ażeby po pierwsze uzupełnić to, co jest bolączką niemal każdego powiatu, każdego miasta na Dolnym Śląsku, czyli stan dróg, albo je poprawić, wyremontować, albo pobudować jeszcze nowe połączenia. Chociaż tu już w Świdnicy jest dużo, dużo lepiej, dzięki staraniom władz Platformy. I po drugie, wspomagać przedsiębiorczość. To jest to, co zapowiedział premier Tusk w październiku. Czas, ażeby obok tej infrastruktury, dróg, mostów, zacząć inwestować w ludzi. Ludzie muszą dzisiaj wiedzieć, że również i dla nich ich życie się poprawia, dlatego że jesteśmy już 10. rok w Unii Europejskiej. Ma pan jakieś konkretne rozwiązania, aby pomóc przedsiębiorcy? Bo okrągłych rozmów to my mamy na co dzień bez liku. A coś konkretnego dla tych przedsiębiorców? Planujemy, jesteśmy na etapie przygotowywania tych środków unijnych do rozdysponowania. No i zastanawiamy się, jak wspomóc przedsiębiorców i ich dobre pomysły, dobre patenty. To się nazywa inwestycje w innowacyjność gospodarki, ale i w tworzenie miejsc pracy. Więc dzisiaj jesteśmy na etapie rozważań, czy dotacje, czy preferencyjne kredyty z tych unijnych środków. No, kredyty byłyby lepsze, bowiem pieniądze wracają po jakimś czasie i można je kolejnym firmom pożyczać. No tyle tylko, że warunki oczywiście muszą być dużo, dużo lepsze niż te, które oferują komercyjne banki. Czego nam trzeba? Niższych podatków, głównie narzutów na płace i dostępnych, tanich kredytów. Dwie podstawowe rzeczy. Czy to jest możliwe? Z kredytami dzięki wsparciu publicznemu tak. Z podatkami jeszcze przez jakiś czas niestety ich obniżka nie wchodzi w grę, bowiem no ewidentnie żyjemy w czasie kończącego się, ale jednak kryzysu gospodarczego, który nie dotknął tylko Polski, także nawet Polskę w najmniejszym stopniu, tylko można to było obserwować na początku w Stanach Zjednoczonych, a potem w całej Europie Zachodniej niemalże. Więc budżet no, nie może się tak rozewrzeć między wydatkami a wpływami z podatków, ażeby doprowadzić do jakiejś niestabilności, katastrofy, takiej jak chociażby miała miejsce na Łotwie, gdzie ażeby później budżet ten państwa równoważyć, trzeba było przyciąć, obniżyć wynagrodzenia dla strefy budżetowej, obniżyć renty i emerytury. W Polsce nic takiego nie nastąpiło, przeciwnie, mimo kryzysu, systematycznie wszystkie te świadczenia były waloryzowane. Ale reforma OFE, kontrowersyjna z punktu widzenia niektórych ekonomistów, naprawdę w jedną sprawę nam załatwia. Załatwia nam niepotrzebnego pośrednika w transferze środków pomiędzy Skarbem Państwa a funduszami emerytalnymi. To było kilkanaście miliardów, które może na skutek nie do końca przemyślanej koncepcji, zamiast pójść do kieszeni emerytów, poszły do otwartych funduszy emerytalnych. Więc były dobre strony tej reformy. Rynek kapitałowy na pewno się w Polsce ożywił i giełda warszawska jest jedna z najlepszych w tej części Europy. To dobrze, ale z drugiej strony spore były koszty, które powodowały też zwiększenie deficytu budżetu państwa. Więc te podatki dzisiaj przez to muszą być niestety ciągle na poziomie, jakim Platforma jest została w 2007 roku, bowiem jeszcze jest za wcześnie na obniżkę. A tymczasem jednym z grzechów głównych i rządu, i Platformy w regionie, i w skali ogólnopolskiej jest brak rzetelnej, metodycznej, konkretnej informacji. Ogólnie mamy dziesiątki serwisów, dziesiątki rozmów, wszystko jest powierzchowne, nigdy nie omówione, a więc chaos informacyjny trwa, tym bardziej, że człowiek z natury nie jest bardzo pracowity w sięganiu po dogłębną informację. Czy to można zmienić? To jest konieczność, jaka przed nami, bowiem inaczej
nie przekonamy do siebie i do tego, co zostało zrobione przez te ostatnie 6 lat zarządów Platformy w Polsce, a zrobiono zostało wiele. Ja między innymi dlatego podróżowałem wczoraj właśnie od Wrocławia po Kamienną Górę, Głogów, jak nasz region długi i szeroki, z informacjami o planowanych inwestycjach drogowych, w tym o takich istotnych, może nie akurat nie dla regionu świdnickiego, ale już kamiennogórskiego czy legnickiego, jak Estrójka. Bo była zapowiedź najpierw realizacji tej inwestycji w całości, potem zdjęciu jej z planów rządowych, no i ostatecznie przyjechaliśmy z ministrem od infrastruktury drogowej, od transportu, ażeby poinformować, że ten pierwszy odcinek pomiędzy Legnicą a Bolkowem będzie realizowany już od przyszłego roku począwszy. Tak, to jest nasz obowiązek, żeby tłumaczyć, żeby wyjaśniać i przekonywać, bowiem to jest rok wyborów, wyborów samorządowych, a wcześniej europejskich. Czyli jest pan dzisiaj na spotkaniu z zarządem powiatu świdnickiego. Za chwilę to spotkanie i myślę sobie, że będziecie rozmawiać o przydzieleniu poszczególnych zadań. Pan Kowalski to, pan Zalewski to, pani Jola to i będzie pan z tego rozliczał tych ludzi? Tak, trzeba podzielić się pracą. Konieczne. Każdy musi czuć się odpowiedzialny za odpowiedni fragment naszej działalności, którą oczywiście wykonujemy społecznie, więc po godzinach pracy, ale robimy to, im więcej będzie pasji, im więcej będzie przekonania, tym bardziej ludzie będą wierzyć, że mają w swoich radnych i wojewódzkich, miejskich, powiatowych czy w parlamentarzystach prawdziwych przedstawicieli. I takie zadania pan, że tak powiem, rozdzieli ludziom. Takie, o takie zadania chcemy podyskutować i o tym, jak je mądrze wykonać. Także to jest między innymi cel tego spotkania. Jednak będzie kandydat wystawiony na prezydenta Świdnicy i zresztą nie tylko wszystkich gmin powiatu świdnickiego. O tym właśnie chcemy teraz rozmawiać dzisiaj. To jest jedno z tych zadań, ażeby się dobrze przygotować do wyborów samorządowych. Tak, jak zdecyduje Świdnicka Platforma, to będziemy wystawiać kandydata. Mamy znakomitych potencjalnych kandydatów i kandydatki, bowiem chociażby pani wicestarosta Synowska jest osobą, która myślę, że mogłaby uzyskać duże poparcie wśród Świdniczan. A jak pan chce zmobilizować obecnych radnych Platformy Obywatelskiej, którzy stanowią koalicję rządzącą wraz z wspólnotą, a zupełnie zatracili w swojej pracy wyrazistość swoich źródeł, że pochodzą z Platformy? Nie widać Platformy w tej koalicji. To jest też ogólne zdanie wyborcy Świdnickiego. Najważniejsze, żeby rezultaty pracy radnych były pozytywnie odbierane przez wyborców. Szyld ma znaczenie, ale na końcu mieszkańcy oceniają radnych po tym, czy coś pożytecznego zrobili dla osiedla, dzielnicy czy wspólnoty, którą reprezentują. Tym niemniej powinni wiedzieć, że to jest właśnie dzieło ludzi, którzy kandydowali z listy PO, bowiem temu między innymi właśnie będzie służyć ta nasza dyskusja o strategii na wybory samorządowe, o tym, jak dobrze zaznaczyć swoją obecność i swój program na kolejne 4 lata. Jaki będzie dla nas wszystkich ten 2014 rok, w tym mieszkańców powiatu świdnickiego, Dolnego Śląska, Polski? Gospodarczo będzie lepszy, lżejszy, bezrobocie przestanie straszyć, zacznie spadać, chociaż pewnie takie widoczne efekty będą w 2015 roku, ale już przyszły przyniesie pozytywną zmianę. Będzie to rok dużych planów, bowiem będziemy dzielić, przygotowywać się właśnie do dzielenia ogromnych funduszy europejskich, które zostały przez rząd Donalda Tuska wynegocjowane. No a dla nas, dla działaczy Platformy, będzie to rok ciężki, ponieważ rok podwójnych wyborów. Przed wakacjami Parlament Europejski, po wakacjach samorząd. Jakie ma pan osobiste i polityczne marzenia? Żeby zakończyć ten rok sukcesem, niekoniecznie indywidualnym, ale środowiskowym, żeby wyborcy, świdniczanie byli zadowoleni z działalności ludzi Platformy i żeby oddali na nas głos, ufając, że kolejne 4 lata też będzie dzięki nam korzystne dla rozwoju miasta. Dziękuję za tę rozmowę.